siłę ze skrętu w połowie, a po drugie, jeśli przeciwnik mnie zaatakuje, jest mi bardzo ciężko wrócić do pozycji i mieć możliwość kontynuowania albo odejścia, albo zadania potężnego, silnego ciosu prawą ręką. Podczas uniku poprzez odchylenie zdarza się, że siadamy na tylnej nodze. Atakuje przeciwnik, odchylam się i zamiast wrócić jak najszybciej do pozycji wyjściowej, zostaje na nodze. Taka sytuacja jest niebezpieczna wtedy, kiedy partner atakuje większą ilością niż jedną technikę, gdyż moje ciało jest wytrącone z równowagi, jest mi trudno się poruszać, a tym bardziej bronić. Tą obronę należy wykonać w taki sposób, że po odchyleniu jak najszybciej wracam do pozycji wyjściowej. Popatrzcie sobie. Jak się bronię, tak jak przed chwilą pokazałem, mogę cały czas aktywnie się bronić i kontrolować lub atakować wtedy, kiedy mi potrzeba.